dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie w dobranocce z serii Pełnia Życie. Jeśli trafiłeś tu do mnie po raz pierwszy, to zachęcam Cię najpierw do odsłuchania pierwszego nagrania z tej serii i tak po kolei, gdyż to krok po kroku uczę Was tu właśnie tworzyć własną pełnię życia. Jeśli pominiesz jakiś krok, to tak jakbyś wspinał się po drabinie co drugi czy trzeci szczebelek, co wiąże się tak naprawdę z dużym ryzykiem, że w końcu spadniesz z tej drabiny, nie wiedząc wcale, co to się zadziało lub jak to się mogło w ogóle stać. By osiągnąć upragniony sukces, co jest niebywale wymagającym wyzwaniem, rozkładamy właśnie ten nasz cel na małe kroczki i osiągamy go stopniowo, gdyż pełnia życia to jest proces. Proces, którego można się nauczyć łatwo, właśnie krok po kroku. Więc teraz sięgaj po coś do pisania, sięgaj po jakąś kartkę lub notatnik i po prostu notuj sobie to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Teraz będzie krótka czołóweczka i już zaraz zaczynamy. W ostatnich lekcjach mówiłam dużo o przeprogramowaniu mózgu, czyli naszego sposobu myślenia. Zwróciłam szczególną uwagę na to, jak ważne jest rozpoznawanie swoich przekonań oraz ich kwestionowanie, aby wyrwać się z tego chronicznego czy też chomicznego kołowrotka myśli i zacząć świadomie wybierać swój kierunek i swoją drogę, taką, jaką chcesz kroczyć, by osiągać najrozmaitsze sukcesy w swoim życiu, takie, gdzie będziesz po prostu delektował się swoim życiem w pełni i żył na pełnej petardzie swoim życiem, a nie życiem innych ludzi. W związku z tym zachęcam Ciebie, abyś wykorzystał udowodniony licznymi badaniami naukowymi potencjał ludzkiego mózgu, czyli jego zdolność do neuroplastyczności. I nieważne, ile masz lat, 20, 40 czy 60, wiedz, że Twój mózg jest w stanie tworzyć ścieżki neuronowe w każdym wieku. Nowe ścieżki myślowe, które będą się umacniać dzięki praktyce uważności i powtarzalności Twoich nowych myśli. A kiedy zaangażujesz w to świadomie jeszcze swoje emocje, kiedy zaczniesz te emocje świadomie wybierać, to efektem końcowym będzie właśnie Twoje nowe oprogramowanie. Nowe myśli staną się wówczas tak naturalne, jak te stare, jak te myśli, które pielęgnowałeś przez dziesiątki lat. Musisz być zatem świadomy swoich myśli. Dlatego za każdym razem, kiedy pojawi się w Twojej głowie niewspierające przekonanie, myśl, która będzie ciągnęła Cię w dół, to zapytaj siebie, czy ta myśl jest prawdziwa. Czy ja w nią wierzę? Czy ja w nią wierzę całym sobą? Czy ona jest mi potrzebna? Śmiało korzystaj z narzędzia, które zaprezentowałam w ostatniej lekcji właśnie. Z narzędzia The Work Byron Katie. Bądź świadomy swoich wartości. Nie wierz w kłamstwa, które zostały Ci wdrukowane przez media, rodziców, nauczycieli czy znajomych. Jesteś wartościowym człowiekiem. Jesteś dobrym człowiekiem. I to, że popełniłeś ileś tam błędów w swojej przeszłości, to wcale Ciebie nie definiuje jako człowieka. Postąpiłeś wówczas tak, jak umiałeś najlepiej. Wiedz, że Ty z wczoraj
nie jesteś tym z dzisiaj. Najważniejsze są wszystkie lata Twojego życia, a nie tylko dzieciństwo, młodość czy dorosła młodość do około 40 roku życia. Istotne jest całe Twoje życie. I owszem, geny, styl wychowania mają ogromny wpływ na nasze życie, ale ani geny, ani środowisko nie determinują Twojego życia. No bo co by było Ci z tego życia? Jaki byłby w ogóle sens wówczas Twojego istnienia? Bądź odpowiedzialny. Nie bądź biernym reaktorem, a kreatorem. Twórz, kreuj swoje życie. Bądź odpowiedzialny. Ponoś konsekwencje. Stań się dojrzały. A dojrzałość to nie jest jakiś próg, który się osiąga i przez który się po prostu przejdzie w wieku 18 lat. Ale dojrzałość, jak mawia Ewa Wojdyło, to stopień rozwoju człowieka emocjonalnego i społecznego. Człowiek nieustannie jest w drodze. Nieustannie się rozwija. Nabiera nowego doświadczenia. Bądź zatem świadomy swojej mocy sprawczej. Bądź świadomy swojego życia. Przestań żyć na tej kanapie. Przestań obwiniać innych za swoje życie, za to życie, które właśnie masz. Podejmij odpowiedzialność. Wypełniaj swoje obowiązki. Bądź dorosły. Postępuj dojrzale. Pamiętaj, że człowiek nie żyje na próbę. Życie to nie jest próba generalna. Masz tylko jedno życie. To jest Twój czas. To jest Twoje życie. Więc kreuj je. Stwórz swoje życie. Pamiętasz, co mówiłam w pierwszym nagraniu? Nie? To przypomnę Tobie. Przestań opowiadać starą historię swojego życia. To tylko będzie wzmacniało Twoje stare wzorce myślowe. Twórz nową narrację o swoim życiu. Nie czekaj na idealny moment, bo on nigdy nie nadejdzie. Nie odkładaj swojego szczęścia. Nie odkładaj swojego życia na później. Tego później naprawdę nie będzie. Czas biegnie nieustannie. Jeśli masz dzieci, to jestem pewna, że zauważyłeś to jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Działaj. Pracuj nad swoim stanem umysłowym. Pracuj nad swoim nowym oprogramowaniem. Po pierwsze, należy poznać, rozpoznać, jakie to nasze oprogramowanie jest. O czym myślisz na co dzień? Na czym się skupiasz? Jakie są te Twoje myśli? Ciągną Cię w dół? A może faktycznie ciągną Cię w górę? Jak się z nimi czujesz? Sprawdź, czy nie umniejszasz sobie właśnie w myślach. Zadaj sobie pytanie, co się może najgorszego stać, jeżeli ja zacznę się zmieniać? I odpowiedz sobie. Możesz to zrobić krótko w myślach. Ale jeszcze lepiej, to zrób to na kartce. Bo myśl zapisana to jest myśl właśnie utrwalana. To możesz bardziej sobie przeanalizować. To bardziej to do Ciebie dociera. A później zadaj sobie pytanie, co się może najlepszego wydarzyć, jak ja się zmienię? Jak zmieni się moje życie? Jak ja wówczas będę się po prostu czuł? Co tam u mnie się pozmienia? Jakie cuda się zadzieją? Zauważ też, że przy pierwszym pytaniu to napięcie i lęk zostały zobrazowane. Ty sobie to napisałeś na kartce, tak? Zauważ też, że te emocje już nie są takie intensywne. One osłabły.
A przy drugim pytaniu o to, co najlepszego może wydarzyć się, jak się zmienisz, jak twoje życie się zmieni, to po prostu z automatu, jestem naprawdę przekonana w 100%, z automatu pojawił ci się uśmiech na twarzy. Czyż nie mam racji? Kochanie, pielęgnuj tą swoją wizję, dzięki której wzrastasz. Sekretem jest właśnie to uczucie. Niech myśli twoje i uczucia będą koherentne. A gdy przyjdzie chwila zwątpienia, chwila słabości, co jest normalne, jestem przekonana, że coś takiego przyjdzie do ciebie, to daję ci tutaj narzędzie, które wykorzystywane jest przez grupy AA i nie tylko. Jest to tak zwana modlitwa o pogodę ducha. Chcesz? To zapisz ją sobie. Brzmi ona tak. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Powtórzę jeszcze raz. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. I tak dobrnęliśmy dzisiaj do końca. Dziękuję wam za ten wspólnie spędzony czas. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jak wam się podobało to dzisiejsze nagranie. Co było dla was najcenniejsze? Co zapisujecie dla siebie głęboko w serduszku? Zapraszam was również do dołączenia do mnie na Instagramie, Facebooku oraz TikToku. Tam od poniedziałku do piątku pojawiają się zawsze nowe, inspirujące treści dotyczące właśnie spojrzenia na swoje życie na odwrót niż wszyscy. Kocham was mocno, ściskam i pozdrawiam cieplutko. Roxana, make things happen.